pamiętam ten śnieg, pamiętam pingwiny i pamiętam spacery w lesie i pamiętam, że raz tak między drzewami była taka chata takiego Indianina, co widać było, że już on tam nie żyje, ale było tak powieszone to suche mięso. Ushuaia miała 2000 mieszkańców, tak? Ze ziemi ognistej pamiętam dużo. Powstaje wtedy, kiedy jakaś osoba albo grupa osób zainteresuje się danym tematem historycznym, odkryje, że jest to temat niebadany, nieznany w społecznej świadomości i postanawia coś z tym zrobić. Zakłada archiwum społeczne. Może to być historia miasteczka, wsi, dzielnicy, ale też na przykład historia krakowskich emancypantek, historia polskiego jazzu, czy też historia wybitnego polskiego himalaisty. Najważniejsze w tym wszystkim jest pasja i determinacja archiwisty, żeby docierać do nowych, nieznanych dotąd źródeł. Gdy mi ciebie zabraknie, margaryno na chlebie, zawsze grosze ostatnie, gdzieś się jeszcze wygrzebie. Można żyć bez dziewczyny, bez kanarka i psa, ale bez margaryny żyć nie warto ni dnia. Od 7 lat działamy na rzecz polskich archiwów społecznych. Policzyliśmy te archiwa, zbudowaliśmy bazę archiwów społecznych obecną na portalu www.archiwa.org. Wydaliśmy podręcznik dla archiwów społecznych i przede wszystkim zbudowaliśmy ich sieć liczącą 460 podmiotów działających w około 270 miejscowościach w całej Polsce. Takim brakującym elementem w naszych działaniach był system do opisu zbiorów, tak żeby informacje o tych 460 archiwach, a raczej o ich zbiorach, były dostępne w jednym miejscu. I tak powstała OSA, Otwarty System Archiwizacji. OSA jest profesjonalnym narzędziem opartym metodycznie o standardy Międzynarodowej Rady Archiwów. Jednocześnie jest prosta w użyciu, prowadzi archiwistę krok po kroku przez kolejne etapy opracowania. Pracę archiwisty można podzielić na 5 głównych kroków. Pierwszym etapem pracy jest pozyskiwanie zbiorów. W przypadku archiwisty społecznego oznacza to często pukanie do drzwi osób prywatnych, nagrywanie relacji, zorganizowanie akcji zbierania archiwaliów, czy też przeglądanie zbiorów dawnych zakładów pracy albo kronik szkolnych. Następnie archiwista porządkuje i opracowuje zbiory. Nadaje im określony układ, przygląda się dokumentom i zdjęciom, odczytuje informacje szczegółowe widoczne na nich. Kolejnym etapem jest digitalizacja, czyli na przykład skanowanie materiałów archiwalnych, tak aby były one zabezpieczone w formie cyfrowej, oraz by można je było udostępnić za pośrednictwem internetu. Niezwykle ważnym etapem pracy jest opis materiałów w systemie takim jak OSA. Opis może być ogólny lub bardzo szczegółowy. Dzięki niemu archiwalia będą mogły być wyszukane. Ostatnim etapem jest udostępnienie dużej części materiałów w internecie, tak aby możliwie wiele osób mogło z archiwaliów skorzystać. Otwarty system archiwizacji składa się z dwóch części – panelu i portalu. Po utworzeniu konta w OSA archiwum otrzymuje swoją własną przestrzeń do wgrywania, opisywania i zarządzania treścią. I tu właśnie może się zdecydować, czy zasoby mają zostać udostępnione w internecie. Jeśli archiwum zdecyduje się na ten krok, pliki trafiają do portalu OSA.
Portal z kolei jest wyodrębnioną, ogólnodostępną częścią systemu. Jego elementem centralnym jest wyszukiwarka, dająca możliwość przeszukiwania zasobów z określonym stopniem szczegółowości. Jako twórcy systemu wiemy, jak ważne jest skracanie dystansu pomiędzy odbiorcą a treścią, dlatego staramy się ułatwić poszukiwaczom dotarcie do interesujących ich dokumentów w najkrótszym czasie. Wierzymy, że to właśnie w chwili odnajdywania zasób otrzymuje nowe życie w środowisku cyfrowym, skąd może trafić do wielu ciekawych, być może nawet niezwykłych kontekstów. Archiwistyka społeczna rozwija się dzięki systemowi OSA. Historia miast, miasteczek, wsi, małych społeczności, grup mało reprezentowanych, lokalnych artystów, sportowców wypływa na szersze wody i ma szansę zostać odnaleziona. OSA jest priorytetem w naszych działaniach. Traktujemy ją jako kluczowy element rozwoju archiwistyki społecznej. Mamy też mnóstwo pomysłów, jak rozwijać OSA i mamy też sygnał od środowiska, że warto to robić.